Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i zachęcam już teraz wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybujecie, nie wciskacie na dzwoneczki, nie komentujecie, nie udostępniacie moich filmów, do tego, żebyście właśnie to zrobili. A tematem dzisiejszego odcinka będzie dieta na młodość. Dieta, która sprawia, że stajemy się młodsi, że jesteśmy młodsi. Dzisiaj właśnie o tym chciałabym Wam opowiedzieć, zatem zachęcam do oglądania do samego końca. Słuchajcie, tak jak przed chwilą powiedziałam, dziś o diecie na młodość zastanawiałam się, szukałam, poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, co jeść, żeby być młodym? Jaką dietę należy stosować, żeby zawsze nasz organizm wyglądał pięknie, zdrowo, świeżo i zdrowo, co najważniejsze? W tych poszukiwaniach dotarłam do Japonii, w którym to właśnie w kraju kwitnącej wiśni możemy zobaczyć najwięcej stulatków. Pomyślałam sobie, że to właśnie tam znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, gdzie znaleźć, gdzie jest klucz do tego, żeby właśnie przeżywać 100 lat i być ciągle aktywnym, bo 20% osób po swoich setnych urodzinach w Japonii jest nadal osobami aktywnymi, żyjącymi samodzielnie. Zatem zadawałam sobie pytanie, co takiego oni robią, czy też co jedzą, że tak świetnie wyglądają, że są w tak dobrej kondycji. Słuchajcie, dotarłam do informacji, która mnie trochę zszokowała, która mnie trochę zastanowiła i którą chciałabym się z Wami podzielić. Jak się okazuje, Japończycy nie stosują jednej i tej samej diety. Nie możemy powiedzieć, że tylko i wyłącznie dlatego, że jedzą sushi, ich organizm jest świeży, piękny, zdrowy i cudowny i przeżywa 100 lat i więcej. No to jeżeli nie jakaś konkretna dieta, to co? Co takiego charakteryzuje tych naszych stulatków, a z czym tak naprawdę przeżywali całe swoje życie? Po pierwsze to to, że wszyscy stulatkowie, w których było przeprowadzone badanie, jedzą 3 razy dziennie. To było pierwsze. Pierwsza rzecz dotycząca diety i dotycząca właśnie funkcjonowania stulatków przez całe ich życie. Czyli po pierwsze, spożywali posiłki 3 razy dziennie. Druga sprawa, niezmiernie istotna, naprawdę niezmiernie istotna, to to, że spożywali oni posiłki w 80%. Co to znaczy w 80%? Czyli 20% zostawiali na talerzu? Nie. Nakładali sobie, czy też jedli tyle, żeby nie mieć poczucia pełnego nasycenia. To takie, wiecie, takie niedojedzenie, takie jedzenie na 80%. Wszyscy oni mówią, że właśnie w taki sposób, wtedy, kiedy właśnie w ten sposób jedli, czuli się oni lekko, niezależnie od potrawy, którą spożywali, czuli, że właśnie w ten sposób to jest prawidłowy sposób jedzenia. Zatem ci wszyscy nasi stulatkowie przebadani jedli w 80%. Nie na 100%, tylko na 80%. Prawdopodobnie to jest jedyne miejsce, kiedy to Wam mówię, żeby coś robić nie na 100%, tylko na 80%, żeby na 80% jeść. Chyba tak. Zawsze odwołuję się do tego, żeby właśnie robić wszystko na 100%. Dziś mówię Wam,
żebyście zjadali posiłki tak do 80% waszych możliwości. Ostatnia, trzecia, bardzo, bardzo ważna rzecz to to, w jaki sposób my rzeczywiście spożywamy nasze posiłki. Tutaj Japończycy zwracają nam uwagę na coś, co wydaje nam, mi się przynajmniej, że czasem nam umyka. Japończycy zwracają uwagę na to, żeby dobrze przeżuwać, żeby nasze posiłki były dobrze przetrawione, żeby one były dobrze spożywane przez nas organizm i przyswajane, żeby było jak najwięcej elementów właściwych dla naszego organizmu, to niezależnie co jemy, żebyśmy dobrze przeżuwali. Teraz zastanów się, ile to razy jesz kanapkę, popijając ją herbatą. Zastanów się, ile to razy coś jesz i pijesz w tym samym czasie. Zastanów się także, kiedy pijesz, kiedy spożywasz posiłek, ale kiedy też pijesz w tym posiłku. Załóżmy, jedząc obiad, kompot wypijasz przed posiłkiem, po posiłku, w trakcie. Zastanów, odpowiedz sobie na to pytanie. Potwierdzeniem tych słów Japończyków jest to chociażby, co mówi pani doktor Dąbrowska, która zaleca, żeby przed posiłkami, pół godziny przed posiłkiem lub pół godziny po posiłku, żeby właśnie spożywać płyny, żeby się nawadniać, żeby pić właśnie pół godziny przed lub pół godziny po. Natomiast w trakcie posiłku, żeby właśnie nie pić, ponieważ soki trawienne wchodzą w nasze jedzenie i pomagają nam później właśnie przetrawić wszystkie potrawy, jakie zjedliśmy. Zobaczcie, to wszystko się ze sobą łączy. Podsumowując, Japończycy wyróżniają trzy główne elementy w diecie i to właśnie te trzy elementy powtarzają się u wszystkich Japończyków badanych, stulatków, i to właśnie wszyscy oni stosowali się do tych trzech reguł, tak naprawdę nie stosowali się do konkretnej diety, ale do trzech reguł w spożywaniu posiłków. Po pierwsze, trzy posiłki dziennie. Po drugie, jem na 80%. Po trzecie, dobrze przeżuwam. Mam nadzieję, że z tego dzisiejszego odcinka wyniesiesz coś dla siebie. Przypatrz się temu, w jaki sposób ty jesz, w jaki sposób ty spożywasz posiłki. Czy je celebrujesz, czy jesz byle jak. Zastanów się i może uda ci się coś nowego zmienić, coś nowego wprowadzić do twoich reguł właśnie spożywania posiłków. Nie zachęcam cię dziś zatem do tego, żeby stosować jakąś konkretną dietę. Zachęcam cię do tego, żebyś się stosował do tych trzech prostych, ale jak się okazuje bardzo ważnych reguł. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli podobał ci się oczywiście ten film, to pozostaw kciuk w górę, subskrybuj mój kanał i zachęcam cię do uśmiechu. O tym nie wspominają Japończycy, ale ja wierzę, że uśmiech to sposób na młodość, zatem zachęcam cię dziś do uśmiechu szerokiego, jak tylko możesz. Bo mam nadzieję, że to rzeczywiście zmieni twoją codzienność. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin.